Siemano ekipo, witam was serdecznie. Na początku chciałbym ogłosić coś. W końcu po wielu, wielu miesiącach batalii odzyskałem mój pierwszy kanał na YouTubie, na którym wstawiałem wszelkiego rodzaju gameplaye z gierek typu Bloonsy. Ale w przyszłości też chciałem wstawać coś innego tego typu, wiecie. A tu nagle okazało się, że ktoś gdzieś w świecie, najprawdopodobniej z Rosji, mam na to dowody, po prostu włamał się na moje naprawdę no nieźle prosperujące konto, gdzie ja sobie zrobiłem przerwę, chciałem potem wrócić i tak dalej, ale no niestety no... Stało się to, co stało i w końcu od jakiegoś tygodnia odzyskałem dostęp do tego kanału i mogę powiedzieć szczerze, że chcę go zreaktywować, więc dlatego tak, będę działał na dwa kanały, tego nie zostawię, bo jednak mam tutaj naprawdę bardzo fajne community, którego nie chcę zawieść, dzięki wielkie, że jesteście. Przetestujmy przedostatniego, chciałem powiedzieć ostatniego, ale przedostatniego Tigera o obniżonej zawartości kofeiny, jaki mi został, bo wiecie, wyszedł tam jeszcze Mango Bomb, którego czekam na ogólną premierę, czyli wiecie, jakby wlazł do mojego Lewiatana, może jak będę jechał do Dealsa po moich urodzinach, to tam się znajdzie taki jeden, nie wiem, może kurde, tam też znajdą się Tigery Pure Gustav. Niewiadomych jest naprawdę wiele, ale mamy na razie Tigera UFO. Zmniejszona zawartość kofeiny, jak to zwykle bywa na całą tą linię, czy to arbuzi, czy to bubblegum, czy to nawet to mango bomb. Puszka to jest po prostu pomieszanie z poplątaniem, jeżeli chodzi o design. Jak zwykle Tiger robi świetną robotę, jeżeli chodzi o design puszki. Jest naprawdę potężnie, tak kosmicznie. Mamy wszelkiego rodzaju ufolutków, mamy wszelkiego rodzaju znaki, jakie moglibyśmy znaleźć na wzgórzach tuż po lądowaniu kosmitów. Mamy statki kosmiczne, mamy wszelkiego rodzaju gwiazdozbiory, planety. Nawet się krowa znalazła, ja pierdolę! Na tej pięknej limonkowej puszce, no i o Tigerach o zmniejszonej zawartości kofeiny, nazwanych Juicy Line, nie muszę już nic więcej mówić. To mają być te same smaki, które wyszły jako pierwsze, czyli tak zwane basiki. Wiecie, mieliśmy bubblegum, mieliśmy arbuzi, mieliśmy UFO, to był pierwszy drop, potem doszedł jeszcze mango bomb, co było bardzo dziwne, bo jednak mango bomb był jako pierwszy takim basiciem. Jeżeli chodzi o właśnie takie basicowe smaki, to Tigera znamy tylko i wyłącznie z tych trzech. UFO doszło dopiero potem, właśnie Bubblegum. Dziwię się, że Granat Explode nie ma, dziwię się, że nie ma New School Classic, ale myślę, że New School Classic powinien się za niedługo pojawić. Mam taką nadzieję. Skład jest krótki, skład jest naprawdę bardzo podobny do tego, co mamy przy okazji normalnego Tigera, UFO, arbuzi i tak dalej. Ale pozwolę sobie przytoczyć. Woda, soki z zagęszczonych soków, z jabłek i winogron. Cukier, regulatory kwasowości, kwas cytrynowy i cytryniany sodu, dwutlenek węgla, kofeina. Warniki, karoteny i E133, czyli tak ukochany przez nas błękit brylantowy. Inotyzol, substancje słodzące, acesulfam i sukraloza. Aromaty, wzmacniacz smaku erytrytol i witaminy standardowo, witamina B6, B12, niacyna i kwas pantotenowy. Nie powiedziane w kolejności, bo po co się po prostu starać? 14 mg kofeiny na 100 ml. Wartości odżywcze. 100 kilokalorii, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, 4,7 g na 5. 23,5 g, jeżeli się nie pomyliłem. Białka 0, soli 60 setnych g. To już mam tak obcykane przy tych wszelkiego rodzaju bipowerach i tak dalej. To jest jedna i naprawdę ta sama wartość soli przy naprawdę wielu rodzajach napoi energetycznych. I z witamin
Dobrze jest, 35 mg miacydy, 3,5 mg witaminy B6, 2,5 mikrograma witaminy B12 i kwasu pantotenowego 4,9 mg. Możemy otworzyć, możemy sprawdzić, jak dobrze może smakować, jak podobnie może smakować do Tigera UFO ten Tiger o obniżonej zawartości kofeiny. Kurde, ciągle chcę mówić bezkofeinowy. Dlaczego? Przecież kurde, tu jest kofeina, jakakolwiek jest kofeina, niby kurde wiadomo 14 na 100, ale to zawsze jest kurde kofeina. To jest bardzo porównywalna też wartość do coli, ale w coli jeszcze mamy o połowę mniej tej kofeiny. Tu jest konkretny zapach kaktusa. Jakby ktoś nie wiedział, jakimś cudem i o jakim smaku Tiger UFO jest, jest to po prostu smak kaktusowy. I ja chcę przetestować Tigera Cactus Drift i Tigera UFO, po prostu porównać ich do siebie, bo i to jest smak kaktusa, i to jest smak kaktusa. Jaka jest ta różnica, nikt naprawdę nie wie. Nie jest to taki właśnie intensywny zapach kaktusa, jak przy przypadku na przykład do Komodo i tak dalej, ale wiemy po prostu, że to jest napój, normalny napój o smaku kaktusowym. Oczywiście mamy też na górze kolorystycznie, jak to zwykle bywa, Tiger UFO musi być zielony, zielony mętny, leciutko mętny. Nie taki w 100%, ale taki ciemno-zielony, piękny kolor. Już nie będę powtarzał moje wywody na temat to, jakie to kurde barwniki i tak dalej. Ja już powiedziałem na ten temat wszystko. Mi zostaje tylko i wyłącznie spróbowanie tego. I tak naprawdę sięgnięcie sobie pamięcią do tych pięknych czasów, kiedy widziałem Tigera UFO na półce 24x7 przez 365 i czasem się kupywało, czasem się próbowało, no i wiecie, no trzeba sobie przypomnieć, bo nie mogę go nigdzie znaleźć po prostu, no kurde. Mam nadzieję, że nie będzie z nim taka sama historia jak z Bubblegum, że jutro pójdę sobie do sklepu i jak już na półce będzie stał obok jakiegoś Tigera Arbuzi czy klasycznego, no wkurzę się. Za to kocham tego Tigera, kurde. Zawsze tego Tigera, czy to UFO, czy nawet tego tutaj, ten jest jak zwykle słodszy, ale to już zdążyłem zauważyć przy okazji Arbuzi czy Bubblegum. Są słodsze od swoich normalnych odpowiedników, ale zawsze Tiger UFO kojarzył mi się ze smakiem takiego sorbetu kaktusowego. I to było właśnie to, co wywyższało Tigera UFO ponad wszelkiego rodzaju innymi Tigerami. O Jezus, Tigerami, innymi energolami kaktusowymi, typu na przykład Komodo i tak dalej. No, możliwe nawet, że B-Power, ale właśnie kurde to, że tutaj masz konkretnie, naturalnie postawione, że tutaj masz do dyspozycji kaktusa. I to jeszcze w taki jakby sorbetowy sposób. Przy okazji Tigera Arbuzi często mi się wydawało, że nawet czuję smak soku jabłkowego. Tutaj mam wrażenie bardziej, że ja czuję taki smak Tigera New School Classic, czy nawet takiego Tigera Hyper Bangera. Tak z tyłu taki leciutki, dosmaczający się posmak z tym smakiem kaktusowym.
I nie powiem, czy to jest naprawdę potężnie, tak wiecie, no, przeszkadzające, ale dla mnie to dodaje uroku. Bo jednak wiemy, że tutaj pijemy Tigera. Ale też mi brakowało tego smaku. Ciul z tym, że to jest mniejsza ilość kofeiny. Brakowało mi smaku Tigera UFO. Więc jakbym wam to jeszcze raz przybliżył, to jest po prostu według mnie smak taki lekko tigerowo-bangerowy bądź tigerowo-new school klasikowy z dodatkiem jeszcze takiego sorbetu kaktusowego. I to mi naprawdę pasuje. Ja nie wiem, dlaczego jego częściej nie wybieram, no. Pure good stuff, kurde! Dobra, lecę sprawdzić te rankingi. No i mamy! Bipowera Camouflage, który jak na razie jest najlepszym kaktusem. I wydaje mi się, że to się jednak nie zmieni. No nie jest tak bardzo dobry Tiger UFO, żeby przebił tak Bipowera, nie Tigera, Camouflage. Ale Rockstar Hemp Prickly Cactus, bo energia kaktus i te wszelkiego rodzaju pod. Już nie patrzę na Razera, Red Bulla czy Tigera Cactus Drift. Ja dobrze pamiętam, że jednak kurde, ja wolałem bardziej Tigera UFO od Tigera Cactus Drift, ale testy face to face Tigera UFO z Tigerem Cactus Drift będzie po prostu najlepszym tego typu rozwiązaniem, więc do tej pory ja myślę, że ten Tiger UFO normalny, nie mówię o tym Juicy Light, bo jednak to nie jest napój energetyczny, wyląduje na pozycji drugiej pomiędzy Bipowerem a Roxarem. Według mnie to by było na tyle, widzimy się następnym razem, nie wiem przy czym, bo zostały mi jeszcze 3 itemy. Zostało mi jeszcze troszeczkę filmików na zapas i ja mogę już tak naprawdę, kurde, poszukiwać kolejnych napojów do przetestowania. Już mówię na 100%, na pewno nienormalnych, ale naprawdę takich typu Chupa Chups w puszce, typu, kurde, no na przykład znalazłem od Green Coli napój o smaku wiśniowym czy limonkowym. To właśnie coś tego typu. Naprawdę dziwne napoje. Nie, to żeby napoje energetyczne zostały wypierdzielone. Broń Bóg. Na tym ten kanał polegał i na tym ten kanał będzie polegać, ale trzeba się jeszcze chwytać innych rzeczy.